Wiele gwiazd się przyznaje do tego, albo i też nie, czy stosowało jakieś zabiegi medycyny estetycznej. Powiedzmy, jak ty dbasz o siebie? To jest tak, że pracująca matka ma mało czasu dla siebie. Ja, wiesz co, bardzo lubię chodzić na masaże przeróżne. Robię też masaże twarzy. Używam różnych kosmetyków, na pewno bardzo nawilżam, czy jakieś regenerujące zabiegi stosuję. Chodzę też oczywiście do kliniki na jakieś takie zabiegi odświeżające. No i muszę powrócić na siłownię. Okej, też mamy twoje patenty. A jeżeli chodzi o garderobę, powiem ci szczerze, że dzisiaj przed eventem dostałam zaproszenie na kolejny event, na którym ty będziesz, związany z modą i recyklingiem. I teraz w związku z tym mam pytanie, czy na przykład... Będziemy tam akurat śpiewać, ale będziemy w kreacjach rzeczywiście projektantek, które zrobiły kostiumy z recyklingu. To ja właśnie chciałam tak nawiązać około tego tematu. Czy na przykład ty kupujesz w Ciucholandzie, bo ci się zdarzyło kupić coś fajnego? Tak, zdarzyło mi się kupić w Ciucholandzie, chociaż ostatnio w ogóle mało kupuję, ale zdarzyło mi się, skórę kiedyś świetną kupiłam. Okay, czyli to nie jest wstyd, jak się okazuje. Nie, oczywiście, że nie jest wstyd, tylko trzeba mieć taką umiejętność wyszukiwania perełek różnych. Moja siostra ma taką umiejętność. U mnie gorzej, więc jak coś, to muszę iść z nią. Ale no, masz doradczynię przynajmniej taką osobistą. Tak, mam.